11 czerwca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy odbył się wernisaż wystawy Cieszyńskie Piękno – Choczki, na której zaprezentowano tradycyjne ozdoby regionalnego stroju cieszyńskiego. Wystawa organizowana jest w ramach działalności Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego we współpracy z Cieszyńskim Klubem Hobbystów. Witam serdecznie tutaj w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy w Cieszynie, w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego. To wyjątkowa wystawa. Tym razem zainspirował nas Choczek. Mamy ich tutaj ponad 500. Ja chciałam podziękować Cieszyńskiemu Klubie Hobbystów za współpracę, a najbardziej tutaj Leszkowi Gańcarczykowi, który użyczył swoich zbiorów na tą wystawę. Ja myślę, że wielkie gratulacje. I że tyle ich masz, Leszku, w swoich zbiorach. Są tutaj na wystawie różne techniki. Czy opowiesz, Leszku, o tych technikach, które możemy tutaj zobaczyć? Podstawową techniką wykonania choczką była technika oddywania. I tych praktycznie jest najwięcej. Potem druga technika to sztancowane, po prostu wytłaczane oczki i filigrany. No to już jest mistrzostwo. Praktycznie te trzy podstawowe praktycznie techniki. Do tego jeszcze dochodzi taka ciekawostka, jak choczki wykonane z monet. To są akurat monety austriackie, srebrne i drobne też. Te drobne były po prostu albo srebrzone, albo nawet złocone. No i jeszcze taka inna odmiana choczków. Po prostu, które panie nie było stać na srebrne choczki, czy nawet parfonowe, to haftowały sobie na żywotku bezpośrednio różne wzory, ale przypominające z daleka, wyglądające z daleka jak prawdziwe choczki. Tak, to są te wszystkie techniki, które tutaj możemy zobaczyć. Są też, jest mnóstwo wzorów, prawda, i motywów. Więc może tak opowiemy pokrótce o każdej gablocie, co w której jest, i Państwo jak będą później sobie mogli sami zobaczyć, to przyjrzeć się tym wszystkim unikatowym elementom. To może tu rozpoczniemy od tej gabloty. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.